Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Robloxie. Dzisiaj znajdujemy się w Snowman Simulator, takim mało znanym i dość trochę dziwnym symulatorze, na który was serdecznie zapraszam. Nie zapomnijcie na sam początek zostawić łapencji w górę i suba, jeżeli tego jeszcze nie robicie, jak zwykle. I cóż, zaczynamy, słuchajcie. Ogólnie mi się to już wszystko pobagowało, bo nie mogę się ruszyć, więc muszę się resnąć. I co? To jest taki, powiedzmy, nie wiem, czy kojarzycie, był taki tryb jak bodajże Jumping Simulator. No to mamy taki podobny tryb, tylko że jesteśmy bałwanem i jemy śnieżki, i jesteśmy więksi. I on jest strasznie zbagowany. Pokażę wam. Mianowicie, na czym to polega. To będzie generalnie taki dość krótki odcinek, taki bardziej w charakterze takiej, nie wiem, ciekawostki, można tak powiedzieć. A raczej nie spodziewajcie się tutaj jakiegoś, nie wiem, wielkiego gameplayu. I o co tutaj chodzi? Mianowicie, lewym przyciskiem myszy możemy sobie zjeść śnieżkę. Generalnie jakoś tak ze specjalnie animacji nie ma, z tego co widzę. Ale nasz bałwan staje się większy. Problem jest taki, że jak już urośniemy sobie tak troszeczkę, to wówczas powiedzmy, że nie do końca możemy się poruszać. O, tak widzicie teraz. Coś tam się niby ruszam. O, teraz mogę, się coś odbagowało, ale te poruszenie jest strasznie, ale to strasznie dziwne. Tutaj coś utknąłem już w modelach i jest mega, mega lipa. No ale w każdym bądź razie możemy sobie jeść śnieg. O, bardzo proszę. I możemy się powiększać. Co my tutaj mamy? Generalnie jest coś takiego jak iceburger. Bym sobie to kupił, ale generalnie szkoda mi robuxów na tryb, w którym ledwo co się można poruszać. Generalnie mamy tutaj 9 siły, 140 durability, mamy też wielkość tutaj 1,2, 15 speeda. Możemy to sobie kupić na Game Pass, słuchajcie. Możemy sobie tutaj różnego rodzaju rzeczy kupić. To jest coś mega drogiego za 850 robuxów, ale nie polecam tego. I teraz tak, generalnie tak jak mówię, ten tryb, tak dodam mniej więcej odcinek gdzieś, nie wiem, w okolicy świąt, bardziej jako taka ciekawostka, można powiedzieć. Więc spodziewajcie się tego, że jeżeli to oglądacie, to jest właśnie coś na tej zasadzie. Nie, coś mogę powiedzieć. Tutaj cały czas mam wciśniętego LPM-a i rośniemy sobie. To jest... Generalnie sam zamysł był mega fajny, ogólnie to jest też całkiem spoko, tylko że problem jest taki, że znowu się zresetujemy. Nie będę mógł się praktycznie nigdzie poruszać, zobaczycie. Mianowicie, o, zobaczcie, nie mogę się praktycznie poruszać. Więc nie wygląda to zbyt ciekawie. Ale no cóż, taki jest tryb, taki ktoś wymyślił. Więc jeżeli wam się bardzo nudzi, ale to bardzo, bardzo, i chcieliście być kiedyś, nie wiem, bałwanem, to możecie być teraz. A ja, słuchajcie, w międzyczasie, jak tutaj, że tak powiem, korzystając z okazji, że trafiliśmy na taki kiepskawy tryb, chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na mojego, uwaga, uwaga, nie Facebooka, nie tutaj fanpage'a, ale na mojego Discorda, słuchajcie, to jest mój Discord, jak widzicie, to są sami fajni ludzie. Tutaj dodatkowo tutaj siedzą jakieś dwie typiary, rozdzielimy je na przykład, albo coś, nie wiem. Dodatkowo możecie sobie wejść na przykład na hashtag fanarty, zobaczyć, jakie ładne fanarty tutaj mi ludzie robią. To akurat nie są fajne, o, ten jest całkiem fajny. Ten jest bardzo ładny, o, tutaj Hekrosa, na przykład, o, tutaj Misaki, to jest mój jeden z ulubionych fanartów, więc możecie sobie wyjść, możecie napisać na przykład siema, dać na przykład Everyone'a, to się wszyscy denerwują, znaczy nie, Everyone'a wy nie możecie, ja mogę, się wtedy wszyscy denerwują. Możemy wyjść sobie na przykład na Pograjmy Razem, tutaj na przykład się zapytać siema, gra ktoś w Roblox z czasem, nie wiem, to może mi nie wyszło dokładnie. Tu mamy różnego rodzaju grafikę i tak dalej, komendy i tak dalej, więc tak to wygląda. Ja tutaj to usunę, żeby nie pomyśleli, że jestem może pijany czy coś. Wracając do samego trybu, słuchajcie. Już wam tutaj pokazuję link do Discorda w opisie ogólnie, więc zachęcam was i polecam. Co do samego trybu, jak widzicie, możemy być tutaj bałwanami cały czas rosnąć, ale czy to jest coś fajnego? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ale tak jak mówiłem, to bardziej tak w formie ciekawostki. Link do trybu będzie w opisie, może do tego czasu uda mi się to, powiedzmy, jakoś ogarnąć. Jestem ciekawy, jakbyśmy wyglądali, jakbyśmy byli na przykład, nie wiem, jakbyśmy mieli wielkość, powiedzmy, nie wiem, z 20. Jestem ciekawy. Niemniej jednak, no cóż, to byłoby na tyle, słuchajcie, w tym odcinku. Link do trybu w opisie, możecie go sobie sami przetestować. I cóż, trzymajcie się, zapraszam was do oglądania normalnych odcinków, chociaż ten też jest w sumie normalny, tylko taki trochę inny. Do oglądania innych gameplayów, to byłoby na tyle, trzymajcie się, cześć.